Michał, pierwsze zwycięstwo w tym sezonie na wyjeździe, ale jakże efektowne. No na pewno z takim przeciwnikiem to tym bardziej smakuje naprawdę nieźle. Szkoda tego zaraz z tyłu, bo gdzieś sami sobie naważyliśmy piwa, bo tych bramek po prostu można było uniknąć. Tak naprawdę Zagłębie dobrze grało tym atakiem pozycyjnym. My tej kontry też nawet lepiej niż oni tym pozycyjnym. No ale tak jak mówię, to się wynik końcowy, więc cieszy naprawdę to zwycięstwo podwójnie. A może nawet potrójnie, bo zdobyłeś swojego pierwszego gola dla GKS-u. No zgadza się, no, może gdzieś nie jakiejś nadzwyczajnej urody ten gol, ale liczy się jak każdy inny, także no, taki dodatek do tego wyniku, do tej gry naszej. Te dwie stracone bramki, z czego według Ciebie wynikały? Troszkę się cofnęliście w drugiej połowie przy tym prowadzeniu trzybramkowym? Znaczy na pewno trochę się cofnęliśmy gdzieś, tak, takie było założenie tak naprawdę, no bo mamy dobry wynik, bronimy się, fajnie kontrujemy. Z czego straciliśmy te bramki? No, pierwsza gdzieś tam z głowy. Odpuszczone krycie, no to było po stałym fragmencie, gdzieś tam zamieszanie w tym polu karnym, a druga bramka, no gdzieś po mnie rykoszet poszedł, zrobił kozioł przed Fresikiem, no i no, go się dobił po prostu do postaka. Mimo wszystko to był do tej pory chyba nasz najlepszy mecz w tym sezonie, więc musimy być zadowoleni. No jak to tak wyglądało z boku, to tak, to potwierdzam, zadowoleni na pewno jesteśmy. Kuba, musiałeś czekać na bramkę do 10. kolejki, ale jak już się odblokowałeś, no to w końcu strzeliłeś aż 3. No udało się chyba. Bardzo szczęśliwy dzień dzisiaj i jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się strzelić bramkę w 10. kolejce, a nawet 3 bramki, także bardzo, bardzo fajny wieczór dla mnie dzisiaj. Ogólnie cały mecz był bardzo dobry w naszym wykonaniu, najlepszy mecz w tym sezonie. No to się okaże jeszcze, czy najlepszy w tym sezonie. No jak dotychczas myślę, że zagraliśmy dobrze i skutecznie z przodu. Stwarzaliśmy dużo sytuacji, stałe fragmenty były groźne też. Bojdiemu udało się strzelić ze stałego fragmentu. No myślę, że dobry mecz zagraliśmy i najważniejsze jest to, że jesteśmy na wyjeździe i wywozimy stąd 3 punkty. Zagłębie czymś Was zaskoczyło, czy grali tak, jak się spodziewaliście i byliście na to przygotowani, bo po pierwszej połowie już było 3-0? No tak, udało się nam strzelić 3 bramki w miarę szybko, to też na pewno bardzo nam pomogło zbudować pewność siebie też i taki trochę spokój. Wiedzieliśmy, że Zagłębie ma dobrych piłkarzy, jakie mają ambicje w tym sezonie, na ten sezon, więc spodziewaliśmy się tego. Tylko tak jak mówię, te nasze 3 bramki miały bardzo duże znaczenie w kontekście całego spotkania i dobrze, że tak się skończyło. W drugiej połowie Zagłębie doszło do głosu, ale nie oddaliście zwycięstwa do końca. Jakie było to nastawienie przed drugą połową, przy takim wyniku? No na pewno nie popadaliśmy w hura optymizm i uprzedzaliśmy siebie nawzajem, że ważna będzie koncentracja w tych momentach, bo masz 3-0, ale tak naprawdę to nie jest aż taki bezpieczny wynik, bo przy braku koncentracji, przy chwili zawahania przeciwnik może złapać kontakt, może złapać wiatr żagle. Musieliśmy się pilnować do samego końca. Był taki moment w drugiej połowie, że to Zagłębie właśnie doszło do głosu. I mieliśmy problem, no bo strzelają nam 2 bramki, szybko 2 bramki i musieliśmy naprawdę w końcówce się nabiegać i powalczyć o końcowy dobry rezultat. Kolejny mecz bez porażki, imponująca seria, jak do tego podchodzicie? No na pewno z dużą radością i takie mecze, takie zdobywanie punktów albo nie przegrywanie meczów na pewno nas buduje mentalnie i jesteśmy z tego zadowoleni i wreszcie mamy wyjazd, z którego wywozimy komplet punktów. Dzisiaj nie ukrywam, mówiliśmy głośno o tym, że chcemy naprawdę wygrać i przełamać taką serię remisów na wyjeździe i udało się nam i jesteśmy z tego na pewno zadowoleni. Przed nami w środę mecz pucharowy z Termaliką, też bardzo fajny mecz przed nami, także jedziemy dalej. Chciałbym zadedykować swojego hat-tricka swojej córce, która za tydzień ma 2 latka. Kocham Was bardzo i pozdrawiam.